Witam Państwa. Pozwólcie Państwo, że przekażę te ostatnie informacje, które podjęliśmy, czy zamierzamy podjąć w najbliższym czasie w kwestii działań miasta, które zmierzają do tego, abyśmy my, mieszkańcy, czuli się w miarę bezpiecznie. Po pierwsze, to w niedzielę 15 marca wystąpiłem do pana ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem, aby skorygował decyzję, która została podjęta w kwestii zamknięcia granic, aby również tym zakazem przemieszczania się swobodnego objąć tych mieszkańców Świnoujścia, ale tych mieszkańców Polski, którzy codziennie przekraczają granice celem podjęcia pracy w Niemczech, w Czechach czy w innych państwach sąsiednich. Uważam, że te kilkaset osób, które dzisiaj przekracza granicę w Świnoujścia, no, stanowi ogromne zagrożenie, bo osoby te są niekontrolowane przez nikogo praktycznie. No i codziennie mają kontakt z osobami w Niemczech, pracując w hotelach, w restauracjach, w domach opieki i codziennie przebywając również w naszym mieście, kontaktując się z naszymi mieszkańcami. Dlatego oczekuję na decyzję pana ministra w tej kwestii. Chciałbym poinformować, że w dniu dzisiejszym również wystąpiłem do premiera polskiego rządu z wnioskiem, aby rozważył wsparcie naszych przedsiębiorców prowadzących hotele, lokale gastronomiczne, działalność gospodarczą w mieście, która w wyniku zamknięcia granic w dniu 15, praktycznie od 15, no, spowodowała, że ta działalność została praktycznie zamknięta. Te osoby ponoszą ogromne straty. Te osoby zatrudniają również pracowników, których chcieliby utrzymać, no ale jeżeli nie będzie wsparcia, będą mieli z tym ogromny problem. Pomimo trudnej sytuacji miasta podjąłem działania, które wyszłyby naprzeciw ich oczekiwaniom. I pierwsza kwestia to są właśnie przedsiębiorcy. Podjąłem decyzję, że przedsiębiorcy, którzy ponoszą straty, bo nie mogą prowadzić działalności, będą mogli indywidualnie występować do mnie z wnioskami o korektę, czy wręcz zaniechanie poboru podatku od nieruchomości, ponieważ no, mają określone problemy. Takie wnioski indywidualnie będziemy rozpatrywać i o takie wnioski proszę, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. To po pierwsze. Po drugie, podjąłem decyzję, że osoby prowadzące działalność gospodarczą na targowisku pod Zegarem, tam również zdecydowany spadek ilości kupujących. Ta działalność bardzo się ograniczy w wyniku braku turystów czy kupujących z Niemiec, że te osoby będą zwolnione na poziomie 50%, czyli będą płacili 50% stawkę dzierżawy, w stosunku do tego, co obecnie płacą, od 1 kwietnia. Czyli od 1 kwietnia obniżam dla tych osób podatek, dzierżawę za stoiska, którymi wykorzystuję, o 50%. I wreszcie jest trzecia grupa osób prowadzących działalność na targowiskach dzierżawionych od miasta wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Tam działalność praktycznie będzie zawieszona, bo nie będzie kupujących, mam tego świadomość. I w związku z tym od 1 kwietnia te osoby również będą zwolnione z opłaty dzierżawy za tereny, które od miasta dzierżawią. Od 1 kwietnia nie będą płacili żadnej opłaty. Chciałbym również poinformować o decyzji, która została podjęta w dniu dzisiejszym. Mianowicie autobusy bez pasażerów, ale z kierowcą niezależnie, to będzie Polak czy Niemiec, będą mogły przejeżdżać przez granicę w Garz, po to, aby zabrać jeszcze turystów niemieckich głównie, którzy przebywają w naszych hotelach. Także dzisiaj już takie autobusy będą przepuszczane
i będą mogły swobodnie wywieźć z Polski, ze Świnoujścia turystów czy gości hotelowych, którzy przebywają w naszych obiektach. To byłyby te informacje, które chciałbym Państwu przekazać na dzień dzisiejszy. Jeżeli będą kolejne, to oczywiście będę Państwu je na bieżąco przekazywał. Dziękuję za